musicie Państwo zrozumieć, że Polska w tej chwili stoi inżynierami. Moim zdaniem to, co w tej chwili mamy jako potencjał, my to też w dowództwie widzimy, to co system zbudował, to jest rzeczywiście, nazwijmy to, ogromna grupa bardzo młodych ludzi, których wykorzystujemy. I też chcę, żeby to wybrzmiało, nie wiem, czy to z moich tylko ust wybrzmi, że... Możemy się zaraz zapytać, także zobaczymy. To od razu mówię. Bardzo często przychodzą firmy amerykańskie i firmy zagraniczne, które oferują nam produkty, które robią Polacy. I to jest tragedia Polski. I gdyby, żebyście mieli Państwo świadomość, to nie jest jeden przypadek, gdzie my w dyskusjach dochodzimy do tego, że przychodzą do nas firmy amerykańskie i mówią, tak, to kilku chłopaków z Wrocławia zrobiło dla nas. I weźcie, kupcie to. Rozumiecie tragedię Polski w tej chwili? W sensie, że my, tragedia Polski to nie jest, że my nie pozwalamy tym ludziom pracować, tylko my nie ufamy swoim inżynierom, że potrafią dostarczyć wartość. Okay? To dzisiaj to padło. Więc chcę, żebyśmy po pierwsze uwierzyli naszym ludziom. Tak, rzeczywiście potwierdzam. I DeepL i te modele językowe, które wchodzą, to są autorstwa Polaków, którzy tam mogą, a u nas nie mogą się przebić. Więc ja trochę się nie zgadzam z tym, co pan profesor powiedział, że jakbyśmy im dali w Polsce to robić, to oni by akurat osiągnęli to samo. Nie do końca, dlatego że my sami byśmy nie przyjęli tego produktu na tym poziomie, na którym przyjmujemy produkty zagraniczne. Tak, przepraszam, to jest taka moja opinia i dlatego też powiem... Ja bym tutaj musiał wyjaśnić, bo jesteśmy nagrywani, że był to aplauz na te słowa, także że Państwo słyszeli... Ale to jest trzech osób, tak? Ale teraz... Ja się zgadzam, kurde, zdecydowanie. Przepraszam za tą interakcję, ale myślę, że to też bardziej naturalne, jeżeli to jest dyskusja, to możemy sobie tak porozmawiać. I druga rzecz, którą bardzo często ja widzę, jeżeli chodzi o wojsko, teraz mamy taką zdolność, akurat dowództwo komponentu ma taką zdolność, że mamy inżynierów. Czyli my jesteśmy w stanie wytwarzać te wprost systemy i broń na swoje potrzeby, okej? Okay? Wytwarzamy to, tak? Wytwarzamy. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że bardzo często, ze względu też na system pozyskiwania pewnych zdolności, łatwiej jest budować coś samemu, swoimi siłami w wojsku. Jest mniej problemów związanych z akwizycją, z tym całym procesem, który jest zbudowany, więc bardzo często przekonujemy czynniki polityczne do tego, że chcemy zaproponować takie rozwiązanie. I bardzo często nam udaje się to przekonać i mamy unikalną szansę, możecie być też Państwo po części z tego dumni, że ci inżynierowie, którzy trafiają do wojska, i noszą mundury, szczególnie w niektórych formacjach, to są po prostu super specjaliści. Super specjaliści, w których inwestujemy, którzy budują bardzo wielkie rzeczy i których, jak przyjeżdżają Amerykanie i my mamy z panem generałem przyjemność prezentować rzeczy, które realizujemy, no to Amerykanie później wracają do nas kilka razy, tak? I pytają się, bo oni niestety żyją przede wszystkim kontraktorami. Ta wiedza techniczna bardzo często jest outsourcowana. My nie mówimy, że my wszystko sami. My mówimy, że w krytycznych technologiach, tam gdzie potrzebujemy, to wolimy zrobić to sami. Z dwóch powodów. Wiedza zostaje u nas i mamy pełną kontrolę nad technologią.